I dobro. No, pokój się zgubił, ale właśnie o tym jest dzisiejsza liturgia słowa. O pokoju, który jak się okazuje nie jest wcale taki prosty w tym, by go otrzymać. Nie jest łatwo mieć pokój w sercu. A jeszcze trudniej chyba jest go zatrzymać na dłużej. Jest y, sprawić czy stworzyć takie warunki, by ten pokój w nas mógł być. I y, y, liturgia słowa dzisiaj nas poucza, że. Y, Owszem, Pan Bóg przychodzi, aby dać nam dar pokoju, ale nie jest to taki dar, że bęc, raz, dwa i już jest. Są te pewne wymagania. I pierwsze czytanie, które jest fragmentem księgi proroka Izajasza, to jest ten fragment, który jest taką księgą pocieszenia mówi o radości, o tym, że Pan Bóg skieruje do Jeruzalem pokój tak jak rzekę. Wyobraźcie sobie, jakąś wielką rzekę, taką nie jakąś taką zwykłą. Taką, że można ją przepłynąć w 15 sekund, ale taką naprawdę bardzo potężną rzekę, która się rozlewa gdzieś tam na jakichś wielkich obszarach. I, i, i tak obfity pokój Pan Bóg kieruje do Jeruzalem i w Jerozolimie, mówi, doznacie pocieszenia. Ale to znaczy, żeby otrzymać pokój, aby być jego uczestnikiem czy użytkownikiem, mówiąc nieładnie, trzeba być w Jeruzalem, trzeba być... W tym miejscu. I niekoniecznie tutaj w tym pierwszym czytaniu chodzi o geografię. Tak często jest w piśmie świętym, że nie tylko mowa jest o geografii, ale jest mowa o czymś więcej. Bo Jerozolima jest miejscem, które wybrał sobie Pan Bóg na mieszkanie. On tam przebywa i tam go można spotkać. A więc serce, które za nim podąża, którego szuka, które ma pragnienie Pana Boga, jest głodne Pana Boga, to go znajdzie. I razem z przyjściem Pana Boga do serca przychodzi pokój, bo pokój jest znakiem przyjścia Boga, a więc pokoju nie otrzyma ktoś, kto odrzuca Pana Boga, kto chce robić wszystko po swojemu, kto ma swoje własne pomysły na, na życie i je realizuje. Albo mówi, że nie, no kocham Pana Boga, wszystko, wszystko jak najbardziej, a robi tak po swojemu, czyli nie zachowuje na ten przykład przykazań. To niemożliwe jest otrzymać pokoju w sercu, bo, bo pokój jest znakiem przyjścia Jezusa. W drugim czytaniu Święty Paweł też mówi o obrzezaniu, nieobrzezaniu, o tym nowym stworzeniu, o tej wolności w Panu Bogu. Nowe stworzenie, czyli to, które jest już odkupione, uwolnione przez Pana Boga, ale też i żyje tą wolnością. Nie zatrzymuje się tylko na znakach zewnętrznych, tak jak to obrzezanie czy jego brak, ale wchodzi głębiej. Chodzi o relacje z Panem Bogiem, o, o, o to, co jest tak na serio. Nie tylko dla oczu ludzi, dla pozorów. To jest konkretne wchodzenie, tracenie, umieranie i odzyskiwanie życia. A więc niech pokój stąpi i miłosierdzie w dodatku na tych, którzy się tej zasady trzymać będą, mówi Paweł, a więc też właściwie dla tych, którzy walczą, dla tych, którzy są gotowi yy, dla Pana Boga stracić coś, oddać jemu. I, I na nich niech stąpi pokój, mówi Paweł. I wreszcie w Ewangelii trochę z innej strony widzimy to samo, czyli Jezus, kiedy posyła uczniów. Mówi, jeśli do jakiegoś domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi, pokój Wam. I wtedy, jeśli tam mieszka człowiek, który jest godny pokoju, pokój na nim spocznie. A jeśli nie, to powróci do Was. I zobaczcie, że pokój jest czymś konkretnym: czymś, co tu sobie spocznie, tu powróci, jak gołębica, jak ptak jakiś. Którego łatwo wystraszyć, spłoszyć yy, swoją drogą. A więc znowu człowiek godny pokoju musi mieszkać tam, aby. Yy, Tę łaskę pokoju otrzymać. Godny, albo trochę nawet głodny, byśmy mogli powiedzieć, bo kto jest godny pokoju? Nie wiem, ale łatwiej jest mi powiedzieć, kto jest głodny. Jeśli ktoś pragnie naprawdę pokoju w swoim sercu, czyli takiej jedności z Panem Bogiem, myślę, że ten człowiek staje się godny także tego daru. A to jest dar niesamowity. Dar, który pozwala nam, jak mówiłem, odkryć obecność Pana Boga i jednocześnie jest pewnym potwierdzeniem też z Jego strony, że to, co robimy jest dobre, że to Mu się podoba, że idziemy dobrą drogą, a to są skarby nieprzebrane, które serce może otrzymać. Takie potwierdzenie ze strony Pana Boga. I Bóg daje chętnie, w obfitości. Zobaczcie, ile razy w Eucharystii pada słowo pokój, ile razy się modlimy o pokój. I Pan Bóg chce go udzielać, ale jednak się okazuje, że nie każdemu serce nieprawe, serce, którego nie szuka, nie jest głodne Pana Boga, relacji z Nim, oddawania Jemu Bycia dla Niego, ze względu na Niego, no, tego pokoju nie otrzyma. Będą może jakieś namiastki, jakieś próby przechytrzenia serca, że to jednak jest pokój, że no, jakieś inne rzeczy sobie do serca będę wkładał, może, żeby czuć się fajniej. Ale jeśli przychodzi pokój od Pana Boga, to wiem, że to jest pokój od Pana Boga. Z Nim nie da się niczego innego porównać ani pomylić go z, czymś, z czymkolwiek. A więc to są pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby pokój otrzymać i może to brzmi trochę komuś matematycznie, ale to nie jest żadna matematyka, to jest relacja, to są, to są piękne chwile, to są te momenty doświadczania, kiedy on przychodzi I, i do tego, myślę, na początku wakacji zaprasza nas liturgia słowa, no i tym bardziej może po meczyku, który z Portugalią w Karnych przegraliśmy, ale mimo przegranej, no, to można przecież zachować się mężnie, tak jak nasi zawodnicy, w tym sensie, że walczymy dalej, gramy dalej. I, i o to też chodzi, aby się nie poddawać nigdy. I Pan Bóg tym, którzy walczą, którzy się zmagają yy, w tej sferze duchowej, pokój swój daje.